Przeglądałem ostatnio wykop i natknąłem się na wasze zdjęcie. Byliście razem w narożniku u Ewelony. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Byliście na tym zdjęciu uśmiechnięci, nie widziałem tam żadnej spiny, a tutaj nagle pancze, wyzwiska. Gdzie tak jakby powstał ten konflikt? Może zaczniemy od Marcina, bo już ma mikrofon w dłoni. To znaczy tak, oczywiście ja nie ukrywam tego, że my się poznaliśmy. Byliśmy w narożniku Ewelony. Ja Ewelonę przygotowywałem do tej walki. Ewelona miała możliwość wyboru narożnika. Wybrała Kutasiusza do swojego narożnika, więc co ja miałem nie miałem nic do powiedzenia, prawda? Zawodniczka decyduje, kogo wybiera, wybrała go. Również był na treningu, zresztą nawet nie wiem, czy był w miarę trzeźwy wtedy, bo strasznie też od niego wódą na tym treningu i tarczowałem mu przecież. Nie pamiętasz, że się tarczowałem? No mu się. I potem... Pamiętam, często na kacu tarczuje ktoś teraz, mnie, więc kurwa teraz, już nie pamiętam kto. I teraz przechodząc do tego, no to nie było spin oczywiście, ale pojawiła się możliwość walki. Na początku to było dla mnie tylko czysto sportowo-rozrywkowy wyskok. Tak jak mój Don Knur powiedział, że chce tylko hajsu i fejmu. Tak, chcę hajsu i fejmu. I tam, gdzie hajs i fejm jest, ja się pojawiam i oto tu jestem. Ale po tym, co powiedział, nazwał mnie niewybrednie, więc mam ochotę go po prostu rozkurwić za to. I najpierw zrobię to w ringu. Oczywiście przed walką nie mam zamiaru podnosić do niego ręki, ale jeszcze po walce... Siemano! I złapiemy się jeszcze na solóweczkę, wydaje mi się. Bo no wiadomo, nie ma jaj i ja też nie mam serca, żeby wyzywać go do walki na zasadach MMA. Po pierwsze, on nie ma jaj, żeby podjąć rękawice MMA. Ja nie mam serca, żeby... Nie mam serca. Przepraszam, daj mi skończyć, Hubert. Dobrze, tak? Marcinie, proszę. Ja nie mam serca, żeby się nad nim znęcać. To jest amator i to byłoby niesmaczne po prostu, no. Znaczy, no walka w MMA według mnie w ogóle jest bez sensu. Byłoby to niesmaczne po prostu. No bo ty jesteś zawodowcem w MMA, więc... No tak, ale... On też jest zawodowcem w MMA. Ma, według serwisu Topology, ma 3 zawodowe pojedynki w MMA. Ale to nie są walki na zawodowych, tak jak... Mam ci przeczytać? Znaczy ja wiem, że to jest no na tapo, ale wiesz... To nie jest zawodowe, to co? To jak nie jest zawodowe? Dostał wypłatę, walka była sankcjonowana, więc spełnia to wszystkie wymogi, żeby nazwać to zawodową walką. To, że walczył z zawodnikami... Odejmujesz coś Adrianowi, że jest słaby, czy to? Czemu? No właśnie, atakujesz mnie w tej chwili. Teraz właśnie zobacz, ja już wszystko, ja zamknij ryj, kurwa, i tak translatora powinni wziąć, więc tak, zamknij tą mordę. Ciebie. Właśnie się dziwię, że nie ma tu tłumacza, kurwa, jak ty mówisz. Ostatnio był, jak Pałka mówił. Ja już wszystko udowodniłem. W pierwszej swojej walce zlałem mistrza, który tu siedzi. Więc po co mi coś sportowego teraz dalej? Chciałeś z Khabibem walczyć, no, na rozgrzewkę. No to dlatego, jedynie jeszcze bym mógł zawalczyć z Khabibem, jakby go ściągnęli z emerytury. No to mówię, dlatego wziąłem walkę z Boczystą. Ja już udowodniłem wszystko, tak? Dlatego wziąłem walkę z Boczystą. W pierwszej swojej walce zlałem tutaj McGregora, ty jesteś, kurwa, mniejszą pizdą od niego, więc, kurwa, człowieku, ciebie to zleje jak psa. To zobaczysz, kurwa. Jesteś chuj wolny. Zamykasz oczy, jak bijesz ciosy, zamykasz oczy, jak przyjmujesz ciosy, tylko masz dobry zasięg, no to ale nie umiesz tego używać, żeby nie umiesz bić ciosów prostych. No wiem. Bo ty lubisz walczyć w półdystansie. Ty lubisz walczyć w półdystansie. No, tylko tak się nauczyłem, bo ja tam za dużo, to tak jak mówię, no nie umiem ze sportu. Lubię pić wódkę, palić papierosy. I to wszystko, no i teraz zleję tą małą pizdę i to wszystko, no co tu dużo gadać. No mówię, ja może jestem małą pizdą, ale ty jesteś wielką pizdą. I to jest, kurwa... To jest ta różnica, którą zobaczysz jesteś właśnie 20 pizdą, listopada. Jak bije duża pizda małą pizdę, taką jak ty. Wiem, jak bijesz pizdą, bo trzymam ci tarczę. I szału nie ma. Ja bym więcej odpowiadał, tylko... No nie ujmując mu, nie wiem, czy za dużo na łeb dostał, czy wtedy jak mi niby tarczę trzymał, to ja go trafiłem, że tak ciężko mówi... Powinni dać translatora, chyba, bo czasem chyba go nie dużo, chyba ty za dużo nawet dostajesz, bo jak mówisz, to robisz tak. Chyba od Pałki się nauczył. Marcin, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Walczysz z Free Fighterem, jesteś zawodowcem, jesteś byłym mistrzem KSW, spotykaliśmy się tam na wielu galach. No i słuchaj, to jest walka, może zdarzyć się wszystko, może być knockout. I co, jeżeli ty byś przegrał z Kasiuszem?
Co bym przegrał? Czy wiesz, fala hejtu na pewno by się posypała. Myślę tak, powiedziałeś, że walczy z Street Fighterem. Tak, walczy z Street Fighterem, bo teraz mam zamiar walczyć tylko z Street Fighterami. Podejrzewam, przy tym stole siedzą moi następni przeciwnicy, więc już powiedziałem. Wzywasz Grzegorza, mistrza? Oczywiście. Flintstona. Najpierw Flintston, potem cała reszta. Zresztą z Fitloversem już miałem walczyć, ale się wycofał. Było tak? Podbijaj dalej. Grzegorz, odpowiedz na wyzwanie. Na sam początek chciałem się z wszystkimi przywitać, bo jeszcze nie miałem walki. Przed konferencją chciał się ze mną mierzyć na maczugi, powiedziałem, że nie. Możesz przyprowadzić Bambama i Wilmę. Powiedział, że chce walki ze mną i za Mademuszem, my we dwójkę na niego jednego, ja przyklepałem. Mówiłeś, że przyjdzie Wilma. Wilma? Wilma i Fred. Będzie. To jest Fred. Słuchaj. Barny. Chciałeś wydymać Freda, ale to Fred wydyma ciebie. Mów mi Barny. Wiewiór, jesteś pretendentem do pasa tutaj. Słuchaj, dałem ci dojść do słowa, to daj mi chociaż też, okej? Okay? Słuchaj, rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś, że chcesz tą walkę, okej? Okay? Powiedziałem, dobra, pogadamy, nie ma problemu, teraz muszę stoczyć walkę z Malciskim, po czym wbijasz do oktagonu, jakiś fafarafa, mówisz, że należy ci się ta walka, bo co? Czemu ci się należy? Słuchaj, gościu, ja miałem tą walkę... Było powiedziane, że ja mam walczyć z Malczyńskim. Kiedy było to powiedziane? Zanim ty dostałeś walkę... Dokładny miesiąc, kiedy to było sam powiedziane? Sam Malczyński powiedział, że ja miałem... Kiedy to było powiedziane? No przed dziesiątką. Czyli? No nie wiem, w zimie jakoś. Czyli? No czy, co czyli? No to kurwa, słuchajcie, na następną konferencję przyniosę ci mój kontrakt, gdzie mam podpisaną walkę. Sam Malczyński na wywiadzie powiedział, miał walczyć z Wiewiórem, ale przez to, że przez moją kontuzję skończyłeś. Dobra, ten powiedział tamto. Słuchaj, mam podpisany kontrakt w marcu 2020 roku na walkę z Amadeuszem, a potem opas z Malczyńskim. Chuj mi obchodzi twój kontrakt, gościu. Mogłeś mieć podpisany kontrakt na walkę z Ci to powiedział, kurde, Dawidem? Kto ci to powiedział? Gola, Wojtek? Stary, Lipski mi to powiedział. Lipski, Piotr Lipski zajmuje się umowami? Rozmawia z osobami, które mają... Ale czy Piotr Lipski zajmuje się umowami? Malczyński sam słuchaj, to... Posłuchaj, jestem w tej federacji... To czemu Malczyński powiedział, że się sam zgodził na walkę? Malczyński... Gościu. Malczyński, spytali Malczyńskiego, czy bierzesz Wiewióra na dziesiątce? On powiedział tak, potem do mnie zadzwonił. A mi Kacper Błoński powiedział, że ja się biję jutro z Conorem McGregorem, właśnie o prawdziwy tytuł. Słuchaj, tak było. Słuchaj mnie, gościu, mówisz mi tutaj... Zobacz sobie sam na Malczyński na wywiadach tak mówi. To kurwa, on nie wie, z kim miał się bić? Co ty pierdolisz, gościu? W ogóle nie wie, tak, myślał, że ma się bić ze mną, ale okazałoby się, że ty wychodzisz do walki. Tak? Tak miał być? Albo ty jesteś ułomny, albo jesteś tak zacofany. To ty jesteś pierdolnięty. To słuchaj. Bo ty nie rozumiesz prostej rzeczy. Że Malczyński miał się bić ze mną. A kto ci tak powiedział? Bo ci tak powiedział Lipski, Piotr, a ja miałem kontrakt, kurwa, z nim podpisany, ty debilu. Jesteś tak ułomny, wykrzyczałeś sobie tą walkę, rozumiesz to? Wykrzyczałeś sobie ją i ją dostałeś. Kontrakt mogłeś mieć podpisany, ale nieokreślona data walki, debilu. Niech cię to rozjebie, miałem podpisaną tą walkę, nie miałeś mieć tej walki, koleżko, i dlatego jej nie miałeś pierwszy. Nawet jakbyś nie miał kciuka połamanego, nawet... Zamknij już pizdę, kurwa. Pizdę to masz między nogami, to jest pierwsza sprawa. Już ci coś kurwa masz na twarzy, debilu jebany. Miluję bany. Dobra, ja mogę się wtrącić. Czyli kto miał podpisany kontrakt na walkę o pas? Ja miałem podpisany w marcu 2020 roku. A Wiewiór miałeś? Ja nie miałem podpisany. Jemu Piotrowski, jemu Woźny, kurwa, obiecał tą walkę. Kurwa, i ty miałeś podpisany w marcu. Ten gość z widowni ci obiecał. Stop, kurwa, stój. Ty miałeś podpisany w marcu, a ja w lutym powiedziałem, że odpadam przez kontuzję. Czyli miałeś podpisany dopiero po tym, jak ja powiedziałem, że odpadam przez kontuzję. Co ty świrujesz? Wszystko się wyjaśniło. Co? Tak. Kiedy odpadłeś przez kontuzję? W lutym powiedziałem, że... W lutym? Odpadam przez kontuzję, a ty powiedziałeś, że masz powiedziałeś, że w grudniu miałeś, dobra. W lutym, tak. Wariacie. Posłuchaj, ja ci powiedziałem, jeżeli cokolwiek bierzesz, to bierz pół. Obniż te dawki. To spytajmy Dawida. Dobrze, ale co ma Dawid do tego, kurwa, gościu? Dobra, weźmiemy twój kontrakt, spytamy Dawida, spytamy... ochroniarza, podaży. Spytamy sprzątacza, spytamy jeszcze, kurwa, nie wiem, twojego ziomka, równie odklejonego, zamknij dupę, kurwa, nie miałeś mieć tej walki. Miałem wykrzyczałeś walkę i ile walk stoczyłeś w 7-7? Jedną, kurwa! Jedną, ale przez to, że moi przeciwnicy zmieniali kategorie wagowe. To nie jest moja wina. Ja zawsze chciałem w 7-7 się bić i zgodziłem się po prostu na... Zawsze chciałeś być, ale nie jesteś. Nie miałeś i nie masz. Zgodziłem, poszedłem po prostu na rękę moim przeciwnikom. Dobra, chciałeś mieć, nie będziesz miał. Słuchaj, zamknij dupę. Nie miałeś mieć tego kontraktu. Wykrzyczałeś sobie tą walkę. Wyprosiłeś się. Gówno prawda. I ci teraz powiem ci teraz jedną rzecz.
Masz naprawdę przejebane, gościu, bo wykrzyczałeś tą walkę, robisz siebie urabura, kurwa, sportowca, mówisz ale wszystkim... Ale nie robię sobie, nie robię ale... z siebie żadnego nie. sportowca, co ty pierdolisz? Wszędzie w wywiadach, ja kurwa, mówisz, że jesteś, kurwa, kozak, że najebałeś tu wszystko. Że... Słuchaj, to, że mówię, że cię rozjebie, nie znaczy, że mówię, że jestem kozak, wielki sportowiec, no to, słuchaj, nie? No, ale zobacz, no to kurwa, jeżeli mówisz, że mnie rozpierdolisz, to szukasz łatwych walk, czy co, o co chodzi? No nie, daj sobie wyzwanie, słuchaj, rozpierdolę cię po prostu, ale wiesz. Słuchaj, nie no, tylko opierdolisz sobie. Ja jestem sportowcem częściowo, ale lubię się też bawić. Jestem rozjebany, bo ty już masz mózg, kurwa, po używkach. Zamknij dupę, posłuchaj mnie. Jest jedna ważna kwestia. Wykrzyczałeś sobie tą walkę, dostałeś tą walkę. I chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jestem ciekaw, czy popatrzysz sobie w lustro po tym, gdy mówiąc wszędzie jestem chujowy, ostatnio na Cage'u... A gdzie ja powiedziałem, że jesteś chujowy? Dobra, daj mi powiedzieć. Ostatnio na Cage'u, gdzie byliśmy w czwórkę, ja, ty, Ferrari, Malczyński, powiedziałeś, że mam chujową stójkę, żebyś mnie rozjebał nawet w stójce. Ja ci powiedziałem, że nie. Ja chcę cię rozjebać w MMA. I wiesz, co jest najlepsze? Powiedz mi, co wtedy powiesz, kiedy rozpierdolę cię, kurwa, w twojej płaszczyźnie, w parterze. Co wtedy powiesz? Będziesz mógł sobie popatrzeć w lustro? Nie, kurwa, tak będę mógł, bo zawsze może się taka sytuacja zdarzyć i jestem przygotowany na wszystko, ale na 90% wygram. Że mnie rozpierdolisz. No tak, ale nigdy nie jestem w 100% pewien wygrany. Ale przecież mówiłeś, że na 100% wygrasz. Nie, nigdy. Nigdy przed żadną walką nie powiedziałem, że wygram na 100%. Chłopaki, Krzysztof ze sportów walki ma zajebiste pytania jeszcze do innych zawodników. Minutkę. Ja bym chciał wykorzystać te wasze emocje i zrobić wam face to face aktualnie. Wiewiór i Adrian. Zróbmy to. Także zapraszam. Byciu, bo... Kurwa, no. Jest, dziękujemy bardzo. Face to face, walka o pas kategorii półśredniej, 77 kg. Sami zbijacie piąteczki z Normanem, jak i z Borisem. Ty powiedziałeś, że on ma prawo do własnej opinii. Czy mógłbyś jakby troszkę bardziej rozwinąć? Nie będę zaprzeczał, że zbijam piątki, ale ten Cfel, jak się na niego patrzę, kurwa, za kamerami, jak stoimy za kulisami, to się patrzy przez ciebie, jest obsrany nawet spojrzeć, więc on pierdoli. Poza tym stał też, jak się nazywa ten gościu? Ja się nazywam, ty mrugałeś jak pizda. Zamknij pizdę, ostatnio na face to face, więc zamknij ryj. Jak się nazywa ten gościu, który czeka w klatce dotychczas na niego? Jak się nazywa? Lupa. Z lupą, kurwa, stałeś i obciskiwałeś prawie. Za rękę się trzymaliście, kurwa, pędzlu jebany. W lupą ja mam wyjaśnione wszystko. No to zamknij mordę, kurwa. No, co, miałeś nie walczyć, czy nie? Mówisz, miałeś nie walczyć? Ja sobie wyjaśniłem z Normanem wszystko, a ostatnio mówi, to jest przepustka, bo mam niewyjaśnione oczywiście, sprawy. Oczywiście, siebie słyszysz, debilu jebany? Oczywiście. Tak słyszysz siebie, debilu pierdolony? Zamknij mordy, Cfelu jebany. No to jazda, kurwa, wypierdalaj stąd, śmieciu. Zamknij ryj, Cfelu, sam przegrałeś z pałką. Bardzo bym prosił bez tego słowa. Tak samo mam właśnie tutaj szacunku dla środowisk LGBT, nie przyniosłem mu prezentu, miałem dla niego paróweczki, bo się uwielbia paróweczkami bawić, podobno. W World Social widziałem fragment, ale z szacunku dla środowisk LGBT zostawiłem to w domu. Może utnijmy ten temat, bo zaraz jeszcze się skończy transmisja. Nie, no. Kasiusz, powiedz mi, masz jeszcze gorszy stosunek do Marcina niż do Normana, ponieważ no, z nim się znałeś wcześniej, a teraz no, padają bardzo takie mocne słowa. Znaczy, no, gorszy, no, jakby nie szanuję go, nie? Do Normana on przydymił. Nigdy nie będę z Normanem ziomkiem ani kumplem, ale jakby, no, nie zrobił mi jakby takich, nie wiem, nie trzymałem się z nim przed, nie witałem się z nim, a ten, kurwa, normalnie jakby rozmawia ze mną na pierwszej konferencji tamtej gali, a potem, kurwa, nagrywa takie gówno. No to zamiast Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Stałeś z Damianem Majewskim, do którego podszedłem, więc przyszedłem pierdolić. No stałeś się pod niego, więc podałem ci rękę. Przywitać. Tak, podałem ci rękę, kurwa, bo nawet wtedy nie wiedziałem, że mamy walczyć. Dowiedziałem się, że mamy walczyć. To, kurwa, zrobiłem sobie research i zobaczyłem, że jesteś, kurwa, że lubisz się boić paróweczkami i straciłem do ciebie cały szacunek. No, przykro. Nic nie zrozumiałem. Powtórzysz? No to... Twój problem. Myślę, że tu większości problem, żeby cię... Większość ludzi tutaj to cię uważa za debila, kurwa, człowieku. No, prawidłowo. No, oczywiście. No. Przecież po no, to tu jestem. Oczywiście, i ja po to tu jestem, żeby cię... A ja jestem tutaj po to, żeby cię najebać, debilu. No jesteś, ale długo nie zawitasz jestem, tutaj, jestem. Nie? No pewnie nie, bo wrócę do federacji, gdzie są mocniejsze wyzwania. Najebię ciebie i wrócę. No, 20 listopada się obudzisz, kurwa, z tego... O, klatka zweryfikuje.
Przed chwilą powiedziałeś, że każdego stąd chcesz. Tak, po kolei, będziesz następny. Marcin, jaki za tydzień. Już raz się wycofałeś. Ja oczywiście tutaj chciałem sprostować, tutaj, bo mieliśmy walczyć w walce charytatywnej, prawda? No nie zaprzeczysz chyba. No nie, nie zaprzeczę, tak no. Bardzo prosiłeś, ale... Nie prosiłem. Zaproponował mi to Rafał Collins. Ale poroć obstrałeś zbroję i nie doszło. Nie obstrałem zbroi. Nie, ja się go boję, on nie, jest nie, za dobry. Nie, ja wcale nie... To jest normalne. Czekaj, przepraszam, mówiąc o obstranej zbroi, człowieku, przecież to ty jesteś obstrany, walczysz, chcesz walczyć w boksie w dużych rękawicach. Jak ja chcę walczyć? Jak tobie kurwa zaproponowali i tak, to ty chcesz walczyć ze mną. Ty chcesz walczyć ze mną. Ja miałem tyle propozycji. A ty nie chcesz walczyć ze mną? Nie odpisałeś kontraktu pedale? Podpisałem, bo mi kurwa dali taką pizdę jak ty. No to cię leję na pizdę i potem lecę po innym. Dawaj, no to dawaj, kurwa. Chłopie, kurwa. No zobaczysz, kurwa, jaką pizdę. Przyszedłeś do mnie. Zostaniesz, zjebie jebany. Jak przyszedłem do ciebie? Do mnie przyszedłeś, kurwa. Przyszedłem do ciebie? Ja jestem tu królem, a nie ty, kurwa. Ty to jesteś... Szczurem jesteś, wycierą. Knurem. Wycierą jesteś. Knurem jesteś. Ej, nadajesz się do tej federacji, naprawdę. No, Marcin, super. Tak. Dziękuję. Dobrze wlatujesz. Marcin, tak, a ostatnio mówiłeś o Borysie, że jest dla ciebie ciekawszy, nawet jak schnie farba, tak? Kto? O Borysie tak się wypowiedziałeś. Tak. Że dla ciebie już ciekawszy jest, jak schnie farba. Właśnie, Marcin, powiedz nam, ty dobrze się czujesz tutaj? Chciałbyś naprawdę tu zostać? Myślałem, że chcesz jakieś odnośnie grup wykończeniowych pytanie zadać, albo prac wykończeniowych. Nie, ja wiem, że masz współpracę, ale... Czy czuję się, oczywiście, a czy co? Czy czujesz się tutaj dobrze i czy będziesz się tutaj zagościć no, na dłużej, dobrze, no nie? Bardzo dobrze, oczywiście. Jak milion dolców. Mateusz... Tak jak mówię, już kolega się zgłosił drugi, więc teraz właśnie, to jest też mój dom. Ja właśnie chciałem przejść do Mateusza. Ostatnio gdzieś tam twoje stosunki z Boxdelem są nie po drodze. Jak mógłbyś to teraz opisać? Co między wami się dzieje? No, chyba jest okej, nie wiem. Ostatnio sobie wyjaśniliśmy wszystko na Fame News, jak ktoś nie widział. Jest chyba neutralny. Zamknęliśmy temat. Okay. A tak tylko dodając, no to tutaj do MacGregora, że no alkoholicy są po prostu mocni i no z nimi ciężko wygrać, więc nie dziwię mu się, że nie chce drugiego alkoholika. Okej, okay, ostatnia kwestia. No, ty na YouTube Shore zmierzyłeś się z Wiewiórem. To temat tego sparingu był wielokrotnie wałkowany, ale było to... przez telefon, gdzieś tam no, nie dało się dojść do porozumienia. Czy moglibyście jeszcze raz jakby odświeżyć ten wątek, siedząc tutaj obok siebie? Znaczy, no jak Wiewiór potrzebuje, to... Myślę, że nie ma sensu tego już poruszać. Tam wszystko właśnie jest, raczej wałkować tematu nie potrzeba, nie? Ej, żeby Marcin, nie było stypy jak na poprzedniej gali, więc... A jak skomentujesz słowa Adriana odnośnie alkoholu? Bo ty lubisz tam... walnąć kielecha. No właśnie. Jesteś... No, no i co z tego? Jesteś w melanżu, czy dlatego nie? Dlatego może mieć ciężko, bo alkoholicy zwykle wygrywają. Ja jednak jestem przykładem. Bardziej dążyłem do tego, że osoby, które cokolwiek chociaż reprezentują sobą, poza alkoholem, okej. Okay. Ale no gość, który jest tylko znany z chlania, nie robienia nic, nie reprezentuje sobą nic, a wręcz takie dno społeczne, które się raczej omija, to są to takie slumsy, do których się nie wchodzi, z takimi osobami raczej nie chcę się mierzyć, bo nawet jeżeli z nim wygram, to i tak nic nie zyskam, bo ludzie co powiedzą? Co, najebałeś Menela? Mi to już wystarczy. No właśnie wiem, właśnie spodziewałem się, że mi to powiedzą też, jak Kutas Jusza najebie. Kasio, właśnie... To nie będzie, wiesz, przegrana, no nie? Będziesz musiał wypierdalać na Madagaskar. Tak. Nie, ej, właśnie, bo Hubert, jeszcze odniosę się do twojego, co zrobię, jak przegram. No to no, po pierwsze nie przegram, ale jak co, to wytrę sobie łzy. Siedzi mu to w głowie. Jeszcze, wytrę sobie nie, łzy. Już wie, że przegram. Wytrę sobie łzy pieniędzmi z Fejmu i będę żył dalej, ale to się nie wydarzy. Najebię cię i potem ty przyjdziesz mnie błagać o rewanż. Pół godziny myślał Paru, nad tym, żeby powiedzieć, kurwa, nie przegram. No tak rozmawiasz właśnie. Kasio, a ci... Dobrze, że masz świadomość, jak mówisz właśnie. Kasio, ciebie nie dziwi to, że... Za dużo naprawdę w tym motorskim boksie. Dobrze, szkoda, że na kaski się nie zapałeś w motorskim boksie, bo już na łeb przyjmowałeś. Raczej każdy widzi, kto więcej przyjął, kurwa, bo ciężko naprawdę cię zrozumieć. Wiesz, trochę więcej walk stoczyłem i trochę więcej trenuję od ciebie. Fajnie, że odpowiadasz mi tym samym, co ja tobie. Dogadujecie się. Kasio, powiedz mi, nie dziwi ciebie to, że zawodowcy tak bardzo chcą walczyć z tobą, przychodzą ze organizacji stricte sportowych, byli mistrzowie tych organizacji, no a ty jesteś jednak freakfighterem, gościem,
który no, nie ukrywa, że no, jest często w melanżu. No nie dziwi mnie, nie? No co? Tutaj więcej zarobią. KSW tyle nie płaci, co Fame ma. Tutaj oni im się wydaje, że jak ja chlam, to łatwiej mnie pokonać. Tylko ja jestem profesjonalnym freakfighterem, więc zawsze się przygotowuję 5 dni w tygodniu, a weekend sobie po prostu trenuję swoją psychę, nie? Więc stawiam sobie flaszkę 1,5 litra i tak myślę, że jej nie wypiję, nie? No i przez to się nie wysypiam, bo tak siedzę, aż w końcu pękam i... Ale coraz dłużej to trwa, nie? Ostatnio o 20 usiadłem, o 24 dopiero ją otworzyłem, nie? Zajebisty trening mentalny. Mam nadzieję, że dzisiaj jakby mam flaszkę już w samochodzie, więc uznaję, że zacząłem od 18 walczyć, bo cały czas mnie kusi iść tam sobie łyczka wziąć, ale też mnie to motywuje, że muszę wrócić jeszcze autem. No i pewnie jak wrócę o 24 albo później, no to już będę miał 6 godzin. I wtedy moja psychika się umacnia, nie? A jego widać, że słabnie, bo jest małą pizdą. Tak, tak. Słabnie. Jesteś tak obsrany, że nawet widzę, że w Gostyniu byłeś trenować, bo się boisz, że będziesz ze mną walczył. Zresztą widziałem Martego, w którym powiedziałeś, że jak twoi znajomi się dowiedzieli, że będziesz ze mną walczył, to powiedzieli, że cię zabiję. W Gostyniu? W Gostyniu, Gostynin. U Wierzbickich. Ja tam trenowałem? Tak, widziałem zdjęcie twoje. Marcin, powiedz byli mi... u mnie. Zresztą wiem wszystko, co robisz. Oni byli u mnie. Bo twoi znajomi z treningu... Bo twoi znajomi z treningu... Bo twoi znajomi z treningu mi wszystko mówią. Ja nie mam znajomych przecież. Wiem. No to wiesz, czy nie wiesz, kurwa? No kurwa, wiem. Bo zaraz powiesz, że nie idę, kurwa, ludzie, idę, ale ludzie, nie idę, jak ludzie, krataj, dobra, przepraszam, ludzie, z którymi trenujesz. Debilem jesteś. Ludzie, z którymi trenujesz, wiem, ale nie wiem. Ale oni mają cię za gówno. Wojtku, chciałeś coś powiedzieć. Maciej, jak się czułeś z tym, że byłeś underdogiem wytypowanym przez bookmacherów? Kurs wynosił 2,20. Ja jestem życiowym underdogiem, więc się przyzwyczaiłem. Chciałbym zaprosić Patryka. Kasiusz, walczyłeś z Normanem. Z Normanem również walczył Marcin. Dali zajebisty pojedynek. Naprawdę zajebisty, chyba 5-rundowy pojedynek, z tego co pamiętam. Tak, chciałbym powiedzieć, że jak się dowiedziałem o tej walce tydzień przed, to też chlałem. No to widzisz. Też ćwiczyły swój mental. Kasiu, i właśnie jak ty porównasz ich? Bo pewnie już oglądałeś jakieś walki Marcina. Strzelam, że już jakiś tam mały research był. Jak porównasz tych dwóch zawodników? Nie ma chyba jego walk za dużo. Widziałem z Borysem, chyba dobrze pamiętam. To jest w internecie. Z Pałką nie ma jego walki. No to tylko tyle. Tam za dużo chyba w stójce nie walczyli. Więc no jakoś... No ciężko jakby zobaczyć, jak on tam boksuje, nie? Nie ujmuję mu tam jakby tych umiejętności, ma tą chyba kondycję też, jak Pałka, możliwe, że twardy łeb, no bo chyba też przed czasem nie przegrał, to jakby spoko, no. Tylko motywacji jakoś tam ciężko mi znaleźć na niego. Może to mnie zgubi trochę, ale wątpię. Jeszcze jest miesiąc, mam nadzieję, że jakoś znajdę w sobie motywację i wiesz, nie wiem, kolejny weekend wytrzymam przy łyski cały wieczór, patrząc tylko na nią, nie otwierając jej. Przestań lizać dupę, i tak ci nie oszczędzę. Znaczy, lizać dupę to ty mi możesz, kurwa, wiesz, po treningu przyjść i wylizać. Wiem, że lubisz chłopców, jak ale chcesz. Ja nie, przepraszam. Znaczy, chyba ty lubisz, bo ty cały czas mówisz o tym LGBT, o jakichś siurkach, o lizaniu dupy, o pedałach, więc... Nie mówmy tych słów, jak lubisz... To se, kurwa, rób to prywatnie, chuja mnie obchodzi twoje prywatne życie, co ty tam robisz, jebać to, lisz sobie dupę komu chcesz. Nikt cię za to nie będzie negował. Lisz dupę komu chcesz. Mam się do tego odnieść, czy co? Co? Chuj w sto. No i tym miłym... Cały czas ten temat, nie? Nie, nie kończmy jeszcze. Dostaję na ucho, że musimy teraz kończyć. Adrian, to jak coś masz jeszcze do powiedzenia jako czemp?